Siemanko, tu Krzychu z kanału GrajBuda.pl. Tradycyjnie pozdrawiam swoich subskrybentów. Moi drodzy, kontynuujemy przechodzenie Deep Fear na Sega Saturn. Pomału zbliżamy się do końca. Na czym żeśmy ostatnio to skończyli? Skończyliśmy w tym pokoju ze skafandrem głębokościowym, takim metalowym. Mamy do niego zdobyć jakąś część. O, właśnie tutaj. Z opisu wynika, że mamy teraz obszaru DN na trzecie piętro. No to lecimy. Jest. Tam mamy wejść do tego pokoju, który był zamknięty. Prosto. Dużo chodzenia tymi samymi drogami. Nie wiem, czy to twórcy próbowali wydłużyć grę, czy coś. Go do apartament area. Yes. W ten pokój dla niego, z wynika zapisu, mamy wejść. Tu jest Dani. Zobaczyć na stół. Teraz do obszaru CCD. Z tego co kojarzę, to trzeba zjechać tutaj drugą windą na drugie piętro, ale zerknijmy jeszcze do magazynu. Może się uda tą strzelbę dodatkową w końcu zdobyć. Ładujmy powietrze przy okazji. Save'ować na razie nie będę. Pies mi tu chrapie. Mam nadzieję, że nie słychać. Idziemy dalej. Zjeżdżamy na drugie piętro. I według opisu gównianego z translatora musimy iść do obszaru dokowania do strefy CCD. O, te czerwone drzwi widać już. Idziemy. Idziemy do końca, tam jest winda. Musimy zjechać na dół. Pies chrapie. Mam nadzieję, że tego nie słychać. Thank you.
Nero, nie chrap. Zjechaliśmy na dół do strefy dokowania. Tutaj chyba prosto się szło, tak. Jest. Jesteśmy w strefie dokowania. Kurde. Wypadł. Leż tu, szmaciarzu. Ujął nam trochę energii, kurde, gnojasz. Tak. Jedziemy na dół. I co mamy w opisie? Musimy wejść w drzwi koło okien. Tak wynika z opisu. Pies mi tu chrapie cały czas. Gdzie tu jest jakiś pokój z oknami? O, tu jest okno. O, mamy cutscenkę. Ja chwileczkę odchodzę od mikrofonu. Obejrzycie cutscenkę. Muszę psa troszkę obudzić, bo chrapie. Okej, jestem. Co mamy dalej? Zjeżdżamy gdzie? Bo nie oglądnąłem tej cutscenki. Na poziom marynarki. Dostaliśmy kartę. Co dalej? Zejdź na dół i wejdź do pierwszych drzwi, które widzisz. Idziemy na dół i pierwsze drzwi, które widzisz. A może sobie save'niemy przy okazji? Jak się będzie dało, oczywiście da się. Dobijemy powietrza, dobijemy sobie aparat tlenowy, chociaż jest cały, i damy save'a. Biegniemy dalej. Idź korytarzem do końca i windą zjedź na drugie piętro. O, jakiś mutant idzie. Może dobijemy sobie troszkę energii. Biegniemy do windy. Jest i winda. I na drugie piętro. Tam lezie. Daleko czy blisko? Nie widzę.
zauważam jakieś okraki tutaj. Mam iść do końca korytarza. Dobijmy powietrza. I co? Piszę. Tu powinien być jakiś basen. Jest. Zmutowany pies. Ale wytrzymałeś, skurczyzny. No, wychodź, sierściuchu. Nie żyje. Dobra, zobaczmy. Do opisu. Zejdź korytarzem i wejdź do basenu obszar. Tak jest przetłumaczone. I wejdź do basenu obszar. I użyj swojego klucza poziomu drugiego na drzwiach. To pewnie tutaj. Dokładnie. Idziemy. Mamy iść do korytarzem do drabiny i wyjść do góry. Tak w opisie pisze. Więc tak zrobimy. O, znowu mutant. Chyba załatwiony. Więc idziemy tutaj drabiny. Jest drabina. Tak, wychodzimy do góry. I tutaj mamy iść do pokoju na końcu korytarza. Tylko w którą stronę? Tu jest jakiś inny mutant. No, jeszcze żyjesz? Jeszcze żyjesz, skurwiel. No ile jeszcze? No zdech, śmierdziel. To chyba te drzwi. Zobaczymy. Tu powinien być gum-gum. Jakiś list. Mamy apteczkę. Skorzystamy z okazji, sobie doładujemy energię. Dobra. I tutaj powinien być ten gum-gum. O, jest. Mamy gum-guma. Fajnie. Teraz zerknę do opisu. Mamy wrócić po drabinie na dół i iść dalej korytarzem. No to idziemy. Mamy zejść na dół, tak. No i gdzie teraz? W
wejść do drzwi na skrzyżowaniu. Tutaj. Chyba tutaj, do tych drzwi. Ale pies chrapie, no. Tu mamy wideo kasetę wziąć. Sorry, ruszę mikrofon. Mamy wziąć wideokasetę. Wzięliśmy wideokasetę. Wyjdź i wróć do miejsca, w którym zacząłeś, na dużej kwadratowej platformie. No to idziemy. Wracamy się. To chyba tutaj. Było tutaj. Ile już tych drzwi żeśmy pootwierali? Ile korytarzy żeśmy już przebiegli? No, następny. Gdzie jesteś? No gdzie ten gad? Zabity? Zabity. Dobra, dojdźmy sobie tu teraz tutaj. Dopompujmy powietrza. Save'a. Zrobimy sobie fajnie. Idziemy dalej. Gdzie to wyjście było, kurde? Chyba tutaj. Z powrotem windą. I to było tutaj prosto bodajże. Dobra, chyba tam jest włącznik platformy tej windy. Wracamy do obszaru dokowania.
Teraz musimy wrócić do tego pokoju, który miał pęknięcie w korpusie, w ścianie. Dobra, jesteśmy w obszarze dokowania. Wracamy do apartament area, tam musimy iść. Tutaj. Biegniemy. Dużo strasznie powrotów tymi samymi miejscami. Kurde. Prawie nas trafił. Wyjechać windą, ale wcale nie muszę nim jechać. Wyjdę tędy. Przy okazji save'nę sobie w pokoju, w którym zaczynaliśmy grę. I może uzupełnię spraya, bo mamy troszkę mniej energii. Bo nas któryś tam trafił. No to dajemy sobie niebieskiego spraya. I możemy sobie uzupełnić tutaj. I tu jest gdzieś safe. O, jest. Tu jakiś list leży. Zginął Antoni, poszła go szukać. Gina, dobra. Powietrze. Safe. Lecimy do apartament area, a to jest zaraz tutaj wyjście obok. Musimy wejść do obszaru DN. Musimy zjechać, może źle poszłem, zjechać windą na... trzeci poziom bodajże, już mi się wszystko miesza. O. Tak, na trzeci poziom. Teraz musimy iść do obszaru tutaj, do kowania. Znowu jakiś mutant. Nic już mamy. Jeszcze jeden do dziś lezie.
pewnie za rogiem gdzieś tutaj. Wytrzymały. Osiem pocisków mam tylko. Mało. Jakby gdzieś z magazynu to trzeba iść i uzupełnić. I teraz musimy wejść do pokoju prawego. Nie tu. A może i tu to było. Już mi się miesza. Nie tu. Nie tu, nie tu, nie tu, nie tu. Tutaj. O kurde, ale ich jest. Chyba ich załatwiłem. Dokładnie. Dobra, przechodzimy teraz do zalanego pokoju. Użyjemy teraz gumgumu. Użyliśmy gumgumu. Z opisu wynika, że teraz musimy iść do pudełka na śnieg, które odświeża powietrze w całym systemie dokowania obszaru sieciowego i zrób to. No dobra. Gdzie to pudełeczko było? Intelligence Room tutaj chyba nie było. Będzie tutaj. Tutaj albo i nie tutaj. Albo tam, gdzie był skafander. Musimy znaleźć to pudełko, bo ono osusza ten pokój zalany.
tu byliśmy. Może to będzie jeszcze, sprawdźmy ten pokój Intelligence, czy tu czasami pudełka takiego nie było. Opis nie mówi, gdzie to jest dokładnie. Tutaj tego nie ma. Więc idziemy, musimy zjechać na dół windą w takim układzie. Cholera, gdzie jest to pudełeczko? No zjedziemy na drugie piętro. To co zrobić? Jedyne pudełko, które odświeża powietrze, to było tutaj przy tych skafandrach. I to było. Zaraz, gdzie to było? Tutaj czy nie tutaj? Tutaj chyba. Tak, i teraz idziemy do tego pudełeczka. Jest. A przy okazji save'niejmy grę. I wracamy do tego pokoju zalanego, powinien być osuszony. Jeśli odpowiednią skrzynkę uruchomiłem. Miejmy nadzieję, że osuszyło ten pokój, że to chodziło o tą skrzynkę na ścianie. Nie tutaj. Jest osuszone, fajnie. Musimy iść tutaj. I mamy powietrze do Big Jima. I teraz co mamy zrobić? Teraz wróć do pokoju, w którym użyłeś gumgunu. Jest osuszony. Sprawdź drzwiczki dwuosobowe. No to sprawdziliśmy. Weź to i użyj na skafandrze. No dobrze. To wracamy. Idziemy na dół. Tutaj.
musimy użyć tą część na skafandrze. No co jest, nie mogę. Jest. Dodaliśmy to powietrze. Teraz potrzebujemy kodu, żeby uruchomić skafander. Dojdźmy do skrzynki, uzupełnijmy sobie tlen, bo z opisu wynika, że idziemy do Sharon i z tego wynika z opisu, że Sharon jest już mutantem, więc musimy się zabezpieczyć, zasejwujemy grę. Idziemy. Jednak chyba nie skończymy na tym odcinku gry. Myślałem, że to szybciej pójdzie, a tu się okazuje, że bardzo dużo biegania. No ale co zrobić? Z opisu wynika, żeby sobie ustawić granaty, też pomagać sobie granatami. I też tak zrobię. Zerknijmy do inwentory, jak to mamy ustawione. No, mamy ustawione granaty. Dodatkowo mamy jakiś stun grenade. A i grenade jest powietrzny, dobra. Givera 24 pociski. Mało troszku. Ale cóż zrobić? Dobrze, ja tu idę. Nie idę to dobrze. Powinienem tam wyjść na dole. Do drugich drzwi, nie tutaj wyjeżdżać windą. Drzwi. Tam był zalany pokój. To będą te drzwi. Dobrze, ja to myślę. Może sobie energię doładujmy jeszcze. Nie w ten pokój znowu wlazłem. Sorki, moi drodzy, ale już mi się mylą drzwi. Tutaj na pewno. No, nie Sharon, tylko Anas. Anna. Już nawet mi się mylą imiona. Rambo? Rambo nie żyje. A, żyje jednak. To ona. What's wrong? John, my body feels strange. Could you turn on the light? Włącz światło. Wygląda na to, że mamy następnego bossa.
żeby naduciec. Puszczaj. Kurde. Mało miejsca. Energia. Ładuj, ładuj. Kurde. Kurde, nie mogę trafić tym granatem. Energia. Jeszcze jedna. Załatwiłem gnoja. Dobra. Tu mamy coś podnieść po nim. Ten kod bodajże. Nic tu nie ma. Chyba, że tu na biurku. Jest. Anna już z tego świata odeszła. Dobra, teraz lecimy do kombinezonu. Idziemy do kombinezonku. Sejwnijmy sobie, żeby w razie czego już nie przechodzić po raz kolejny bossa. Powietrze. Save game. Mamy save'a. I teraz idziemy do skafandra. Cztery, jeden, siedem, jeden. Cztery, jeden, siedem, jeden. Enter. Troszkę jak w Falloutie. Bractwo Stali miało te skafandry. To ta Anna była, czy? Jedziemy Big Jimem. I piszę to w opisie tak, żeby ignorować ryby. Po prostu starać się jej unikać. I po prostu pośpieszyć się i przejść na drugą stronę. No to idziemy. Thank you.
nam energię zabiorą. Jesteśmy mało powietrza. Jesteśmy w jakimś pomieszczeniu. Energy Unit Area. Idziemy w lewo. Się pocisków mało. Słyszę, że jeszcze jest drabinka, ale zobaczmy, co tam jest z drugiej strony, bo i tak trzeba ich załatwić. Mały gad był. Nic tu więcej nie mam. A jednak jest magazyn. Fajnie, może zasejwujemy grę. Doładujemy ammo. Save'a. Powietrze. Air Church. I save game. I co, moi drodzy, to będzie koniec tego odcineczka. Myślałem, że uda się w tym odcinku jeszcze dojść do końca. A tu jednak nie. Została nam dosłownie półtora strony opisu do końca gry, więc może się zmieścimy w kolejnym odcinku. Dużo łażenia było w tym odcinku, więc dlatego tak zeszło. W tej z powrotem praktycznie. No ale nic. Dobra, dzięki, jeśli dotrwaliście do tego momentu. I co, do następnego. Cześć.